nagraniu skupimy się na problemie podwójnego podbródka, powiemy sobie skąd się bierze, jak możemy temu problemowi zaradzić. Oczywiście, tak jak obiecałam, będą również ćwiczenia, które pokażę Ci na końcu tego nagrania. Chciałabym Ci jeszcze tylko przypomnieć, że jest różnica między masażem a ćwiczeniami, więc mam nadzieję, że tą różnicę widzisz. Ja to wszystko tłumaczyłam tak naprawdę w obu swoich autorskich kursach tapingu twarzy, bo to nie jest tylko taping, tylko tam mówię jeszcze bardzo dużo innych rzeczy, w szczególności w kursie Lifting Twarzy 21 dni, który znajdziesz na www.zawszemuda.com oraz w kursie Twarz bez zmarszczek w każdym wieku. No i jeszcze mam do Ciebie pytanie, jeżeli bierzesz udział w naszym wyzwaniu Młoda Ja, bardzo Cię proszę, napisz mi w komentarzu, daj mi znać, koniecznie biorę udział, daj znać, jak Ci idzie. No i koniecznie, jeżeli jesteś tutaj, korzystasz z tych darmowych materiałów, które dla Ciebie tutaj przygotowuję, spędzam nad tym mnóstwo czasu, uwierz mi, proszę, daj mi znać, proszę Cię o czerwone serce w komentarzu, łapkę w górę, będzie mi niezmiernie miło. A tymczasem przechodzę do dzisiejszego tematu, jednak tak jak zawsze muszę Cię uprzedzić, że to nie jest porada lekarska, medyczna. Jeżeli masz problemy ze zdrowiem bądź wątpliwości co do swojego stanu zdrowia, bądź wątpliwości, czy takie ćwiczenia możesz wykonywać na podwójny podbródek, bo masz na przykład problemy z tarczycą, czy z czymkolwiek innym, bardzo Cię proszę, przed zrealizowaniem czegokolwiek z tego nagrania skonsultuj się z lekarzem. Jeżeli mamy zielone światło, to możemy zaczynać. Oczywiście zanim przejdę do ćwiczeń, musimy rozwinąć troszkę temat podwójnego podbródka, a jest o czym mówić. W poprzednich nagraniach tłumaczyłam Ci, że jeżeli chodzi o podwójny podbródek, to kluczem do wszystkiego jest nasza postawa. Jeżeli ominęłaś to nagranie, koniecznie musisz do niego wrócić, bo bez tego ani rusz. Porządny dom budujemy od podstaw. Mianowicie, jeżeli tak spędzamy większość naszego dnia, no to tutaj niestety, ale dzieje się to, co się dzieje. Kolejną rzeczą jest to... No właśnie, co? Brak ruchu. Życie to ruch, to również tłumaczyłam w tym nagraniu. Brak ruchu oczywiście. No i kolejną rzeczą jest oczywiście dieta. Dieta, która niekoniecznie jest zdrowa. Te wszystkie rzeczy składają się oczywiście na to, że tutaj też zbiera nam się, no co tu dużo mówić, tłuszczy. Ale to nie wszystko. Czy zauważyłaś często, że młode dziewczyny, kobiety, które są dosyć szczupłe, zmagają się z podwójnym podbródkiem? No właśnie, mówiłam o tym w szczegółach i omawiałam to tak doszczętnie w kursie Lifting Twarzy 21 dni. To jest ten kurs, w którym prezentuję Wam masaż za pomocą łyżek, rollera oraz aplikację za pomocą taśmy Punch, czyli taping twarzy Punch. No i tam bardzo szczegółowo omówiłam ten wątek. No i co ja tam takiego powiedziałam? Oczywiście wszystkiego Wam tutaj nie zdradzę, ale między innymi to, że niestety, ale zastana limfa bardzo często powoduje tak zwany obrzęk limfatyczny. W szczególności przy naszych węzłach chłonnych, gdzie ten drenaż limfatyczny, no niestety, co tu dużo mówić, jest bardzo słaby. Na kursie Lifting Twarzy 21 dni ja dokładnie opisuję ten proces, cały proces przepływania limfy. Mówię też bardzo dużo o kolektorach. Ja dzisiaj nie będę się na tym skupiać, ponieważ jeżeli ktoś jest naprawdę zainteresowany, to sięgnie po kurs, a osoby, które zakupiły ten kurs, no byłoby to też względem nich bardzo nie fair. W związku z tym ja dzisiaj skupię się na czym innym, mianowicie na rozwiązaniach. Mówiąc o obrzękach, na pewno słyszałaś o terminie używanym w kosmetologii, w medycynie, czy nawet ja często o tym mówię, czy na kursie, czy tutaj na YouTubie, drenaż limfatyczny. No właśnie, drenaż limfatyczny jest to rodzaj delikatnego masażu wykonywanego ręcznie. Jego dobroczynny wpływ na organizm to przede wszystkim, oczywiście moje drogie, zwiększenie odpływu limfy, w szczególności z obszarów zestoju na drodze aktywizacji naczyń limfatycznych oraz natężenie przepływu przez węzły chłonne, stymulacja rozwoju nowych połączeń limfatycznych między obszarami oczywiście odpływu. Kolejnym takim rozwiązaniem jest też opatrunek uciskowy. I tutaj oczywiście mówimy o różnych częściach ciała, gdzie pojawia się problem, ale tutaj jeżeli chodzi o twarz, możemy do tej kategorii oczywiście włączyć taping twarzy, o którym Wam tyle tutaj mówię. Jeżeli ktoś jeszcze nie zna tego terminu, www.zawszemoda.com, tam się wszystkiego dowiecie. No i właśnie, na czym taki opatrunek polega? Opatrunku uciskowego jest oczywiście sprowokowanie wchłaniania płynów z przestrzeni międzykomórkowej do sieci kapilar poprzez zwiększenie ciśnienia tkankowego. No i kolejnym oczywiście, tutaj ja też to włączę do kategorii rozwiązań, jest no oczywiście ruch.
nie ma. Oczywiście, słuchajcie, ruch to zdrowie, życie to ruch i tutaj nie ma żadnego ale. W związku z tym aktywność ruchowa jest oczywiście niezbędna i tutaj ja nie mówię, że od razu musimy lecieć na siłownię i coś podnosić, absolutnie nie. Może to być jogging, może to być taniec, może to być bieganie. No jogging, to już powiedziałam. Słuchajcie, no nawet jakiś pilates, jakieś lekkie ćwiczenia, czy chociażby spacer, ale ten ruch musi się pojawić. Jeżeli tylko prowadzimy tryb siedzący z biura do domu i w domu na kanapie, no to niestety, słuchajcie. Słuchajcie, tutaj krótko powiem, aktywność ruchowa, oczywiście upraszczając, ma za zadanie uruchomić pompę mięśniowo-stawową i wspomóc przede wszystkim odpływ krwi żylnej, umożliwić lepszą reabsorpcję płynów na poziomie kapilar naczyniowych. Pośrednio odciąża to również układ chłonny i oczywiście wspiera jego pracę. Tutaj nie ma nawet dwóch zdań. Przechodzimy, słuchajcie, do ostatniej kategorii, ostatniego rozwiązania. Ostatnią kategorią, jak już się na pewno myśliłaś, są ćwiczenia na podwójny podbródek, o których tyle już tutaj Ci wspominałam. Bardzo wyczekiwane ćwiczenia na podwójny podbródek. Tutaj przyda nam się korek, choć nie jest obowiązkowy, ponieważ będę pokazywała również w jaki sposób wykonać te ćwiczenia bez korka. Przechodzimy do ćwiczeń na podwójny podbródek. Jak już zapewne zdążyłaś się zorientować z pierwszej części tego nagrania, jest to bardzo specyficzny temat, który wymaga od Ciebie uwagi z wielu aspektów. Ćwiczenia będą jak najbardziej pomocne, ale nie zapomnij, że kluczem do rozwiązania problemu będzie też masaż i taping twarzy. To jest już wisienka na torcie. Do masy możemy już zaczynać. Jak zwykle Ci przypomnę, jeżeli pominęłaś to nagranie, to zaproszę Cię tam z powrotem. Oczywiście postawa. Postawa jest kluczem do wszystkiego. Ćwiczeń nigdzie nie wykonujemy w takich postawach, bo nic z tego nie będzie. No i tak jak zawsze przypomnę Ci, że ćwiczenia to minimum 3 razy w tygodniu, żeby można było zobaczyć rezultaty, no a optymalnie 5. No i właśnie, co robimy? Otóż postawa prosta, podbródek równolegle i będziemy składać w ten sposób pięść pod rękę, którą umieścimy tutaj. Zanim jednak jeszcze to zrobimy, chciałabym, żebyś się skupiła i również językiem dotknęła podniebienia i nasze usta będą lekko uchylone i za chwilę pokażę Ci wersję tego ćwiczenia z korkiem. Wykonujemy 10 razy, przy 10 razie się zatrzymujemy, całość powtarzamy 3 razy z korkiem lub bez, ja pokażę Ci. Ćwiczenie, do którego na początku troszkę się rozgrzejemy. Tutaj chciałabym Ci zwrócić uwagę oczywiście na kilka błędów. Tutaj będziemy pracować z naszym językiem. Przede wszystkim ten język wyciągamy minimalnie, nie wyciągaj go nie wiadomo gdzie. Jeżeli wyciąganie języka sprawia Ci dyskomfort, to znaczy, że wyciągasz go już za daleko. Za chwilę tego wszystkiego przejdziemy. Na początku mała rozgrzewka.
przechodzimy do naszego docelowego ćwiczenia, czyli będziemy je powtarzać 10 razy i zrobimy sobie 3 serie, tak jak również poprzednio. Tutaj będziemy naszą głowę unosić troszkę w górę, natomiast to będzie jakieś 2 cm. Nie robimy czegoś takiego, ponieważ tutaj nam się nic nie może zapadać. Oczywiście postawa, jaką znacie. Tutaj możemy rękę ułożyć w ten oto sposób, a drugą ręką tutaj będziemy sobie, zaraz Ci pokażę, co będziemy robić, natomiast ciężko jest mówić i robić rozciągnięcie, naciągnięcie, tak żeby po prostu nam się tutaj nie tworzyły zmarszczki. No i o czym mówię? Będziemy wyciągać język i tak jak już Ci wspomniałam wcześniej, ten język będziemy wyciągać minimalnie. Jeżeli sprawia Ci wyciąganie tego języka dyskomfort, znaczy, że nie robisz tego prawidłowo. Będziemy język teraz, ja Ci to muszę powiedzieć teraz, ponieważ jak będę to ćwiczenie wykonywać, będzie mi ciężko. Do góry, w prawo, w lewo. Co robimy?